Oczekiwania są bardzo, bardzo rozbudzone. Mm -hmm. No i wiesz, no jeżeli ktoś się porównuje do Jamesa Braka, to możliwe, że będzie wymagać od ciebie, tak. jak od Jamesa Blake a, Blake a, Tak, No wiem. Mm, no skłamałbym, jakbym powiedział, że nijak to na mnie nie wpływa. No czuję, czuję oczekiwania na sobie i, i są one czasami takie paraliżujące, że właśnie, że, no czuję je. Jakby z teorii wiem, że czyjeś oczekiwania to nie jest jakby mój obowiązek do końca i ja powinienem się skupić tak, jak się skupiałem od początku na w swojej sztuce i na tym, co ja robię, bo tym też tutaj doszedłem, gdzie jestem. No ale jednak, jak już się osiąga taki mm, poziom ekspozycji, no to ciężko jest zachować taką y, surowość i szczerość i nie dopuścić tych oczekiwań do siebie, no bo one są, więc. No więc skłamałbym, no, gdybym powiedział, że ich nie czuję, ale, ale staram się nie, nie dopuścić ich za bardzo do siebie, bo to tylko. Wydaje mi się, że tylko blokuje, w sensie nie wiem, co innego mogą. Mogą przynieść jakoś, no wiadomo, że jakąś motywację, że, że ludzie czekają, więc jakby i ludzie chcą Ciebie słuchać, no to jest to, wiadomo, motywujące, no bo znaczy, że masz po co to robić. Ale z drugiej strony może być to właśnie takie bardzo blokujące, że. No tak, możesz sobie powiesić tą tę poprzeczkę tak wysoko, że tak, już nie sposób ją przeskoczyć. Tak, że skupisz się na tych oczekiwaniach, a nie skupisz się na swoich oczekiwaniach i na jakby na tym, czego Ty faktycznie chcesz i co Ty chcesz robić, więc to jest takie, no trzeba to jakoś wybalansować. Musiałeś pracować nad tym, żeby nie oczekiwać od siebie za dużo albo za mało, tylko Oj. żeby oczekiwać od siebie w same raz? Ja nadal nad tym, ja nadal nad tym pracuję. Ja nadal I to się. mi się wydaje, że to jest coś takiego, nad czym będę pracował cały czas, bo no, człowiek się też zmienia i rozwija. I to mi się wydaje, że ja już nie jestem tym samym człowiekiem, który zrobił power, tak? Więc to jest cały czas... Mam na przykład ochotę zrobić um, coś trochę innego brzmienia, bo w sensie jakoś kuszą mnie już inne brzmienia i i mam ochotę zrobić coś takiego i mam takie, o matku, a co? To jest właśnie na tych oczekiwań, co jeśli ja wydam teraz taki album, który będzie brzmiał tak, albo taki singiel, który będzie brzmiał tak. I, I to jest trochę właśnie takie stresujące i właśnie muszę się uczyć tego, żeby nie wymagać od siebie niczego po prostu robić. W sensie zaufać sobie, wiedzieć, że mam jakieś tam doświadczenie i, i, i zrobiłem to już nieraz. W sensie. Mówię o muzyce, więc zrobię to jeszcze raz, bo czasem mam takie myślenie, że już faktycznie nic już ze mnie nie wyjdzie i w ogóle osiągnąłem już swój szczyt, i tak dalej. Co jest durne, wiem, no bo jakby jestem na początku bardzo drogi, ale pojawiają się czasem takie myśli, więc, więc cały czas muszę nad tym pracować, żeby ich do siebie za bardzo nie dopuszczać. Tak, zwłaszcza, że Power już brzmi trochę jak robione przez kilku zupełnie różnych mm, Janów. Tak, tak. Że tam jest szeroka rozpiętość, zresztą nawet jak ktoś weźmie do ręki smartfona, wejdzie mm -hmm. na twój to tam w hashtagach od punku po IBM. No to są już do, do, dość skrajne rozbieżności. wiesz, e, no tak, każdy artysta tak. powie, że gatunki się dla niego nie liczą, mm -hmm. ale powiedzieć to, to jedno, a tak, tak. nagrywać no tak, i tak działać, no. żeby to mm -hmm. rzeczywiście wprowadzić w życie, to drugie. No to mam nadzieję, że jakoś tam działa. Nie wiem, że to jakoś, że, że to co robię, to jakoś ma sens. Tak, to gdzieś nawet jest taka trenerka głosu, która ocenia wokalistów mm -hmm. na YouTubie. Gosia ma na imię. No i trochę się śmiała, że jak Jan nagrywa piosenkę i dostaje pytanie, co by chciał mieć w tej piosence, to odpowiada tak. <laughs> I rzeczywiście to jest to, też to niebezpieczeństwo, które było w tym fragmencie, który cytowałem, że no to może doprowadzić do takiego poczucia... Przesytu słuchacza, mm -hmm. który nie jest przyzwyczajony. Bo tam się dzieje bardzo, bardzo dużo i te wolty bywają dość skrajne. Znaczy, ja też bardzo um, uważnie podchodzę do, do kompozycji, do produkcji mm -hmm. i, i staram się właśnie, żeby nie było takich momentów, że to jest, prze, że to jest przesyt i przekombinowany, takie overproduced. Ja się mm, staram tego nie, nie robić. Ja dlatego ja też podchodzę do tego właśnie kompozycyjnie, a nie gatunkowo, bo jakby. Bo to właśnie wtedy, wtedy ma sens, mi się wydaje, że jak się. Nie, nie lubię też chyba czegoś takiego, że specjalnie wezmę jakby teraz hip-hopera, że zrobię <noise> hip-hop, ale operowo. Jakby. Wydaje mi się, że to zawsze będzie zgrzyt, jeśli się to zrobi. To tak, reale. Jakby świadomie, że. No, no nie, no to tak, będzie tak, brzmiało tak, jak, jak taki dziwny maszak. Excel, Excel się zapali na zielono tak. i, i wtedy to jest zrobione. Zresztą był taki projekt, że mm -hmm. hip-hop spotykał muzykę klasyczną, e, pewnie że tak. Warren G. Nie, nie, to było dziwne i takie... No właśnie miałeś poczucie, że no. banda księgowych to wymyśliła, a nie wyszło z jakiejś artystycznej potrzeby, a to chyba jest najgorsze, co się może no wydarzyć w, w tym e, No tak mi się w momencie. No dlatego właśnie, jak się do tego podchodzi, nie dlatego, że celowo łączę gatunki, tylko po prostu łączę dźwięki, bo na tym polega muzyka. Na... W łączeniu dźwięków i ciszy, i jakby, jeśli tego po prostu używasz świadomie, nie myśląc, gdzie ten dźwięk powinien być, tylko dlatego, że on powinien, jakby, no ja myślałem o tym, że ten dźwięk powinien być tutaj, bo tu mi pasuje. Nie interesuje mnie to, czy on jest charakterystyczny dla hip-hopu, roka czy czegoś, tylko jakby on mi tutaj pasuje, więc ja go wstawię. No i jeszcze no. też wiesz, jak go użyć, to jest też tutaj istotne. No i bardzo dobrze, że się starasz. Przez to, co robisz, na pewno spotykasz wielu ludzi w tym, w tym dawnych idoli albo osobowości, osobowości mm -hmm. medialne. I zastanawiam się, czy na takim chłopaku, chłopaku jak ty, to, że może podzielić scenę z takim Jaredem Leto, mm -hmm. to jest coś, co powoduje, że jest podekscytowany, mm -hmm. opowiada o tym potem jeszcze mm -hmm. wiele dni po wydarzeniu. Ej. Czy raczej bierzesz to już na chłodno, jest tak, jak mm -hmm. z Tremą, że to jest coś, co już. Ci się, powiedzmy, opatrzyło i do czego się zdążyłeś trochę przyzwyczaić? No, przyzwyczaić to wiadomo. Myślę, że jakbym się przyzwyczaił, to bym szybko skończył karierę. No, no to, bo tak, to cały czas tak musi chciałem. być ekscytujące, jakby, że to. No ja się cały czas ekscytuję tym, że robię to, co zawsze chciałem robić, bo no jest to niesamowite, że jakby że faktycznie mi się to udaje. Dla mnie to ja jestem bardzo wdzięczny cały czas i bardzo dumny i zadowolony z tego, że, że mogę to robić. Ale no do takiego, nie wiem, występu na przykład z. Jaredem Leto, no to, no to jakoś podchodziłem. Także, no, no faktycznie, no super, to było. Ja byłem bardzo podekscytowany, ale jakby, jak już minęła trochę ta wstępna ekscytacja i tak dalej, no to jakby potem było, że no, okej, okay, no to to jest praca, to muszę się przygotować dobrze i to zrobić. I ja też wydaje mi się, że potrafię ocenić na przykład sytuację na chłodno i, i pomyśleć o tym, że no tak, jest to jakby Jared Leto i jest to 30 Seconds to Mars. Ale na przykład spojrzeć, czy nie wiem, czy to był dobry występ, czy mi się podobało, jakby pomijając trochę właśnie z kim to, jakbym się tylko skupiał na tym, że to jest z kimś tam, no to, 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 jest, to, jest, to jest też bardzo ważne, że jakby przede wszystkim trzeba wiedzieć, co się, no ta świadomość, o której ja mówię zawsze, ale to właśnie, to jest... To jest chyba taki klucz, że żeby wiedzieć po prostu czego się chce. Bo jeśli na przykład zgłosi się do mnie jakieś, nie wiem, wielki, wielkie nazwisko i właśnie powiem, że zaśpiewa z nim piosenkę, ale to nie będzie zupełnie dla mnie, no to nie będę tego robił tylko dlatego, że to jest duże nazwisko, no bo jakby z Jaredem była akurat tak, że ta piosenka po prostu, ja czułem jakby była uszyta pode mnie, ja się w bardzo, bardzo dobrze czułem i od razu się, od razu się zgodziłem, no bo to, no no tak, no, ta piosenka bo po prostu, ja się, no mówię, bardzo dobrze się w niej czułem, więc dlatego też się zgodziłem, ale gdyby to było coś, co totalnie nie jest w moim tylu, albo w czym nie czułbym się komfortowo, no to nie wiem, czy bym się zgodził, tylko dlatego, że znane nazwisko. A taka myśl, że okej, okay, no zaśpiewam z Jaredem leto, zaśpiewam lepiej od niego, przyćmie go przy jego publiczności. Przemykało coś takiego przez głowę, czy zupełnie nie? Szczerze. Chyba nie. Nie, okay. szczerze, chyba, chyba, chyba nie. Ja skupiam się na tym, żeby po prostu być z siebie jak najbardziej zadowolonym i przygotować się i no nie zawieść tych oczekiwań i jego i jego widowni, no bo jednak zostałem zaproszony, no to byłoby miło tego nie zwalić, no. Więc, więc tak, chyba nie miałem tego. Już na początku wywiadu pytałem o osiągnięcia, z których jesteś dumny. Mhm. Mógłbym też podsunąć jeszcze jedno, to jest twoja społeczność, twoja grupa odbiorców, mhm. która dzielnie za tobą chodzi wszędzie po internecie. Tak. Nie powiem, że jest fanatyczna, bo to mhm. nie jest specjalnie miłe słowo i sugeruje jakiś odchył od normy, mhm. ale jest wierna, lojalna i bardzo wspierająca. Tak. Wiele razy wyrażałeś dumę mhm. i też z uśmiechem patrzę na takie reakcje gdzie wychodzą kolejne, takie ponadlokalne mhm. koncerty, które możesz zagrać, wiele różnych okazji. I jest takie nastawienie, że o, trzeba, trzeba słuchać Jana, bo świat wyciągnie po niego ręce i nam go no zabierze. Tak. No jak zabierze, to jakby i tak będę dostępny. W sensie to mi się wydaje, że to się nie to nie zmieni. W sensie no jakby to, skąd wychodzę, to jakby jest jedna rzecz, a jak będę już tak jak mówię, od początku myślę globalnie, więc wydaje mi się, że świat mnie nie zabierze. Ja sam się do niego pcham. W sensie okay. <laughs> i, I to chyba nie ma co tak mówić, że zabierze, bo to jest takie. No nie wiem, no ja cały czas będę robił to, co robię, więc będę cały czas dostępny z tym. No. Mm -hmm. Poinformowałeś, że związałeś się z Creative Artist Agency. Yes. Ludzie gratulowali, a ja zapytam, z czym to się wiąże tak naprawdę? Co to umożliwia? Mm -hmm. Dlaczego fajnie być z nimi <laughs> no, no otwiera to nam bardzo dużo drzwi tutaj. Muszę dać shoutout dla Ani, mojej menadżerki, <laughs> za, za, za ciężką pracę, którą, którą no. robi. Mm.